Ja liczyłem, że gdzieś tam w drugiej połowie, gdzieś pod koniec, może zabraknąć siły i może się nie udać, ale że ta drużyna wyjdzie w mecz bardzo agresywnie i tak na początku już da z siebie wszystko, tak? I tym samym nie pozwoli za dużo Rumunów, na dużo. Więc tak się nie stało, ten początek był bardzo słaby, bardzo niemrawy i później jakby Legia próbowała i trzeba jej oddać, że się starała, ale to też było troszeczkę spowodowane tym wynikiem, gdzie oni już nie gonili i nie starali się aż tak grać do przodu, więc naprawdę zdawałem sobie sprawę, mimo że mówiłem różne rzeczy, że Steaua jest lepszą drużyną, że ma lepszą jakość, większą jakość w drużynie, ale liczyłem, że nie zawsze ta lepsza drużyna awansuje i że ta Steaua nie jest Barceloną, tylko jest drużyną lepszą, ale wydaje mi się do ogrania, wydawało mi się do ogrania, dalej tak myślę. Słuchaj, gdybyś tak w dwóch meczu zechciał ocenić Steaua i Legię tylko pod względem piłkarskim, wyłączając to, że oni fizycznie starali się zdominować Legionistów w pierwszej połowie pierwszego mecza, w meczu wyłączając to te błędy dwa, które się przydarzyły na początku, tak patrząc na piłkarskie umiejętności, jakbyś to procentowo oszacował? No indywidualnie na pewno tych dobrych, bardzo dobrych zawodników to Steaua na pewno ma kilku więcej, natomiast można się takiej drużynie przeciwstawić i na pewno to coś też przed chwilą już tam mówiłem, że boli fakt, że Legia po zdobyciu mistrzostwa stara się wzmocnić skład. Wie, że w środku pola ktoś taki by się przydał, jak powiedzmy taki Burcianów w Steaua i sprowadza Helio Pinto, który okazuje się zawodnikiem no nie na tą chwilę wzmocnieniem w Legii. I to jest bardzo smutne, bo może gdyby Legia mogła i zdążyła i udało jej się sprowadzić zawodnika takiego jak Burczana, no to byłby zupełnie inny mecz, ale my zawsze gdybamy i to jest nasz problem.